Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Marian Mariański. Wielce czcigodny Panie Stanisławie, mam nadzieję, że w końcu po latach prób uda mi się zadać Panu jakieś pytanie. No, aż nie wierzę, że Pan całymi latami próbował i się Panu nie udało. Inni próbują, codziennie im się udaje, na przykład Pani Aleksandra Karpacka, czy tam Pan Warszawski, a Pan latami, no ale no, nie będę się spierał. Być może, że tak się jakoś złożyło. I teraz pytanie czytam. Zbliżają się wybory w Stanach Zjednoczonych. Czy ewentualne zwycięstwo Donalda Trumpa może otworzyć w Polsce prawicy drogę do władzy lub spowodować podmiankę na polskiej scenie politycznej? A może stare kiejkuty same dokonają resetu? No, proszę pana, jak ja bym takie rzeczy wiedział, czy stare kiejkuty same dokonają resetu, to albo już bym nie żył, albo bym był bardzo bogaty. Natomiast oczywiście zwycięstwo Donalda Trumpa otwiera pewne możliwości, otwiera przed Polską pewne możliwości, czy koniecznie w postaci powrotu do władzy prawicy, zresztą nie wiem, kogo pan ma na myśli, mówiąc o tej prawicy, czy Jarosława Kaczyńskiego z kolegami, czy kogoś innego, no najpierw by to trzeba wyjaśnić. I pytanie drugie teraz czytam. Co pan sądzi o kandydaturze pana Dominika Tarczyńskiego na stanowisko prezydenta naszego nieszczęśliwego kraju? Nic nie sądzę, bo wydaje mi się, że to był taki bąk puszczony. Nie wiem, czy przez samego pana Dominika Tarczyńskiego, czy przez jakiegoś życzliwego, który chciał tam w ten sposób wysądować jego szanse. No ale nie było żadnego odzewu na tego bąka. W związku z tym myślę, że sprawa umarła śmiercią naturalną. Zwłaszcza, że żadne środowisko polityczne, o ile mi wiadomo, tej kandydatury nie poparło. A to jak ktoś chce kandydować na prezydenta, to musi się postarać o poparcie trochę szersze niż swoje własne. Pytanie trzecie. Czy wystawienie przez Konfederację pana Mentzena jako kandydata na prezydenta nie jest spowodowane tym, aby nie osłabiać kandydata z PiS, nie odbierać im głosów? Moim zdaniem Mentzen to najsłabszy kandydat z trójki. Bosak, Braun, Mentzen i wystawianie go ma spowodować, aby wyborcy prawicowi poparli PiS. Dodatkowo Mentzen jako osoba, która zajmuje się gospodarką, może odebrać głosy Volksdeutsche Partei. Ja innego wytłumaczenia nie widzę, bo według mnie naturalnym kandydatem powinien być pan Bosak, a nawet pan Braun byłby lepszy. Nie odbyły się prawybory, bo pewnie większość działaczy poparłaby Bosaka. I czy za tym nie stoi Wippler, pod którego mocnym wpływem jest Mentzen? Ciekaw jestem pańskich odpowiedzi, za które serdecznie dziękuję. Pozdrawiam i życzę zdrówka. No proszę pana, Muszę pana zawieść. Ja tu nie wdaję się w żadne takie subtelne analizy tych, że tak powiem, wyborów prezydenckich z kandydatem Konfederacji z prostego powodu, że żaden ten kandydat, a zwłaszcza pan Mentzen, w sytuacji, kiedy nawet niektórzy zwolennicy pana Bosaka czy pana Brauna mogą ostentacyjnie powstrzymać się od głosowania na niego, to nie ma żadnych szans na uzyskanie jakiegoś takiego wyraźnego wyniku, więc po prostu szkoda mi czasu na zajmowanie się takimi subtelnymi analizami. Proszę się nie gniewać, ale tak właśnie myślę. Pan Mikołaj Matuszczak, nowy Dżingis Hanie prawicy, wiodący hordy czytelników do szturmu na księgarnię po łupy klasycznej literatury. No, ale to takie to dyskusyjne te komplementy, ale niech będzie. Pierwsze pytanie. Co pan sądzi o zdaniu jednego z wysokich rangą polskich oficerów, iż żołnierz zawodowy w okresie karmienia piersią powinien mieć jednak pewne przywileje, na przykład lżejszy plecak na ćwiczeniach? Zgadzam się, oczywiście. Może w ogóle żołnierz zawodowy w okresie karmienia piersią to w ogóle nie powinien mieć nosić plecaka na ćwiczeniach. To ordynans powinien nosić za nim plecak i tyle. Jakieś przywileje muszą być. Drugie.
Czy podziela Pan zdanie, że gdy każdy będzie odbierał spersonalizowane w dużej mierze generowane przez sztuczną inteligencję treści jak książki, filmy, muzykę, gry itp., to stracimy kulturowe płaszczyzny porozumienia, a w końcu poczucie wspólnej tożsamości jako naród? Jeśli tak, jak temu przeciwdziałać? No, ja tutaj specjalnie sztucznej inteligencji to się nie obawiam. Najbardziej się obawiam sztucznej półinteligencji, to ta może tu narobić takiego zamieszania. No i dlatego uważam, że nie powinniśmy się nabierać na korzystanie ze sztucznej inteligencji czy półinteligencji i raczej kontentować się takimi tradycyjnymi środkami przekazu, bo wtedy jest szansa, że nie zostaniemy zmanipulowani. I trzecie pytanie. Którą z bajek Ezopa lubi Pan najbardziej i dlaczego? A ponieważ pytania były krótkie, pozwolę sobie dołączyć krótkie wyjaśnienie wątpliwości tyczących się jednego z wcześniejszych pytań. Powiaty kartuski, wołomiński to były przykłady tych, których przyrost naturalny jest dodatni. Rozumie się, że i w innych, gdzie w ogóle spodziewamy się przyszłych pokoleń, będzie Pan dla nich inspiracją. Pozdrawiam. Dlaczego ja mam być inspiracją? To nie wiem, to ktoś inny, kto ma więcej dzieci ode mnie, to powinien tu być inspiracją, a nie ja. Nie uchylam się, rzecz prosta. Ale tak, no a jeśli chodzi o bajkę Ezopa, to zaraz muszę sobie przypomnieć, która to bajka takie na mnie wrażenie zrobiła. A, już pamiętam. Otóż Ezop, jak wiadomo, był garbaty. W ogóle szpetny podobno, ale garbaty to był na pewno. No i kiedyś schronił się. Tam gonili go, tam chcieli go zlinczować, a on się schronił przy ołtarzu, już nie pamiętam, jakiejś skromnej nimfy. Ale w związku z tym, że przy ołtarzu się schronił, no to ci jego tam amatorzy zlinczowania go się trochę zaczukali, no bo jednak skromna nimfa, bo skromna, ale jednak nimfa. W związku z tym lepiej się jej nie narażać. No i Ezop, żeby wzmocnić ich wątpliwości, opowiedział im taką bajkę. Otóż orzeł gonił zająca. Orzeł gonił zająca, zając, uciekając przed pościgiem orła, schronił się w norze żuka. No i żuk wyszedł tam z nory i zaklinał tego orła na wszystkie świętości, żeby jego gościa tam nie ruszał i tak dalej, ale orzeł zlekceważył żuka, odsunął go, wlazł do tej nory, porwał tego zająca i go zeżarł. Żuk poczuł się zlekceważony. No i w związku z tym uczepił się, niepostrzeżenie uczepił się nogi orła i razem z nim dostał się do gniazda, które było na niedostępnej skale i powypijał wszystkie jajka. Zrozpaczony orzeł już nie wiedział, co robić. No i w związku z tym uprosił Ojca Bogu Zeusa, żeby pozwolił mu uwić gniazdo i tam złożyć jajka na jego kolanach. No i Ojciec Bogów się zgodził, bo no, tym bardziej, że orzeł był godłem Ojca Bogów, był godłem Zeusa, w związku z tym nie bardzo mógł się nie zgodzić. No i się zgodził. Ale tutaj żuk nie zrezygnował z zemsty swojej. Taką samą drogą, jaką wtedy się przedostał na tę niedostępną skałę, przedostał się również i tam, na Olimp, ulepił kulkę nawozu i zrzucił na to gniazdo razem z jajkami. No, zbrzydziło to, ten nawóz zbrzydził
Zeusa. Odruchowo strząsnął to gniazdo razem z kulką nawozu, no a to jajka się potłukły. Więc Zeus rada w radę uznał, że lęgi orłów się powinny odbywać w takim okresie, kiedy żuków nie bywa. I Ezop właśnie taką bajkę ku przestrodze swoim siepaczom opowiedział, żeby nie lekceważyli gniewu skromnej nimfy. Szowinista męski. Panie redaktorze, jeśli Donald Tusk usiłuje zaprowadzić generalne gubernatorstwo, to po co buduje wał? Jak buduje? No, Tusk mówi, że zbuduje. Niczego nie buduje. Czy Putin ośmieli się zaatakować GG? To zależy, co GG by robiła. Drugie pytanie. Czy nie wydaje się panu, że jeszcze się nie zaczęło? Czy uliczne demonstracje w Wielkiej Brytanii i pokazowe wsadzanie do pudła to jest początek ostatecznej rozgrywki, czy raczej czekają nas przedtem kolejne etapy takich podrygów? Czy w Europie dojdzie do krwawego starcia obustronnego? No, nie wierzę, żeby w Europie doszło do krwawego starcia obustronnego, bo nie widzę drugiej strony. Inicjatywa jest po stronie biurokracji, biurokratycznych gangów, które wykorzystują każdą okazję, żeby przygotować narzędzia terroru. I te w odpowiednim momencie te narzędzia terroru zaczną stosować, żeby chwycić wszystkich za mordę. Także, no i wtedy to nie będzie, że to już będzie za późno na jakieś starcia krwawe, w dodatku obustronne. Jaką największą okazję biznesową pan stracił? Żadnej nie straciłem, bo tam ze mnie taki biznesmen, że tak powiem, chiński mandaryn. Pan Bartłomiej Kopczyński. Szanowny panie Stanisławie, trzy pytania. Ostatnio wspominał pan o zaleceniu świętego Pawła, by uniknąć rozdrażniania dzieci. Jak nie wiem, to można rozumieć? Jak pan to rozumie? Brzmiał pan we wspomnieniu tego cytatu, jakby pan jego treść pojmował i się z nią zgadzał. Ale ja nie do końca potrafię to zinterpretować. A czego pan nie potrafi zinterpretować? Niech pan sobie wyobrazi takiego złośliwego starucha, który, proszę pana, swoje dzieci z rzędzeniem takim doprowadza do pasji. Właśnie je rozdrażnia. I rozdrażnia. I to dzieci potem gotowe są go zamordować. Nawet już nie mogą z nim wytrzymać. I dlatego święty Paweł bardzo rozsądnie przestrzega przed tym, żeby rodzice nie rozdrażniali swoich dzieci. Tam dzieciom też rozmaite wskazówki daje, żeby ojciec, nawet jakby nawet rozum stracił, to żeby ten syn nim nie pogardzał, tylko się nim opiekował, ale na ojcu też ciążą pewne obowiązki względem syna, właśnie taki, żeby go nie rozdrażniał bez potrzeby. Nie mówił, że to ja tu tego, a ty zasrańcu to nic nie wiesz, ja tu ci powiem i tak dalej. Drugie. Nie tak dawno pojawiły się informacje pisane zresztą przez niemieckie media, a nie nasze, że prezydent Duda wymógł na Xi Jinpingu, by ten pohamował Łukaszenkę w atakowaniu naszych granic emigrantami, co ponoć się udało w praktyce. No jak to się udało, kiedy się nie udało właśnie? Nic nie słychać, żeby ta presja na wschodnią granicę chociaż trochę osłabła. Ale czytam dalej. Chwilę później wypłynęły doniesienia, że ten sam prezydent Duda w porozumieniu z Zełenskim przygotowali akcję z Nord Streamem. Czyżby to mogło wskazywać, że ów prezydent za kulisami robi więcej niż panu i mnie mogłoby się wydawać i że jego wizerunek w mediach nie jest do końca zgodny z rzeczywistością? Moim zdaniem to rola pana prezydenta Dudy była wykonawcza i to, że tak powiem, do kwadratu, pomniejszona do kwadratu. Natomiast druga rola wykonawcza, drugą rolę wykonawczą to odegrał prezydent Zełenski,
Natomiast no, Niemcy, myślę, że śledztwo to niemieckie to wykryło jednak, że Polska maczała w palce w wysadzeniu tych bałtyckich gazociągów i obawiam się, że Niemcy tego nam nie zapomną. Trzecie pytanie. Ostatnio a propos emerytur ubeckich. Wspomniał pan, że pan jako legalista wypłaciłby te emerytury, a potem wskazał ich beneficjentów za łamanie prawa według ówczesnych przepisów. Niby wszystko ok, ale czy te sprawy nie uległy już przedawnieniu? No i jeśli cokolwiek by przy tym majstrować, choćby w kwestii braku przedawnienia czy innych tego typu, czy nie naruszało, to zasady lex retro non agit. Dziękuję i pozdrawiam. Nie naruszałoby to zasady lex retro non agit, bo przecież jak sam pan zauważył, chodziło o ówczesne przepisy, a nie te, które zostały później uchwalone i zastosowane do sytuacji, które miały miejsce wcześniej. Nie. Chodzi o to, że ubecy łamali ówczesne przepisy, no i te tak zwane zbrodnie komunistyczne nie uległy przedawnieniu i to nie trzeba było żadnych dodatkowych przepisów tu wprowadzać, bo one zostały wprowadzone już na początku lat 90. Pan Adam Warszawski. Oj, skóra mi cierpnie. Redaktorze, pytałem retorycznie, czy Putin chciał oczyścić Ukrainę z banderyzmu? Ot tak dla idei, a pan stwierdził, że ja mu przypisuję szlachetność. Co było postawieniem pytania na głowie? No jak wie pan, jak pan takie pytania zadaje, to ja odpowiadam w odpowiedni sposób. Ale czytam dalej. Toć pan zdaje się ją przypisywać, bo na pańskich wykładach pana przekaz można streścić tak. Wiecie państwo, Putin chciał zlikwidować banderyzm, bo ciągle jest on głęboko zakorzeniony na Ukrainie. Na tym kończy pan opis tej denazyfikacji, a słucham uważnie i nie zająknę się ani słowem o ewentualnych niecnych planach przejęcia całej Ukrainy. Proszę pana, no nie jest pan jedynym człowiekiem, który mnie słucha. Ciekawe, że wszyscy pozostali nie mają wątpliwości, a w każdym razie nie mają większych wątpliwości, o co mi chodzi, a tylko pan ma wątpliwości i chce pan przy każdej okazji, żebym panu te wątpliwości rozwiewał. Więc powiem tylko tak, że co tam Putin, Putin mi się nie zwierza. Ogłosił co prawda, że na początku wojny, że jednym z celów wojny jest likwidacja, denazyfikacja Ukrainy. Drugim celem jest neutralizacja Ukrainy. No i przyjmuję to do wiadomości. Tym bardziej, że skądinąd wiem, to nie od Putina, tylko skądinąd wiem, że banderyzm jest rzeczywiście bardzo głęboko na Ukrainie zakorzeniony. Nie wiem, czy pan był na Ukrainie, ale jak pan nie był, to niech pan pojedzie i zobaczy pan, jeśli tylko wyjrzy pan za granicę, to pan zobaczy te takie portrety Bandery i Szuchewicza na całe... na wysokość trzeciego piętra, na każdym tam budynku administracyjnym. Nie na jakimś tam tego, tylko oficjalnym budynku administracyjnym. Także coś jest na rzeczy. Ale czytam dalej. Na tym kończy pan opis tej denazyfikacji, a słuchałem uważnie i nie zająknie się słowem o ewentualnych niecnych planach przejęcia całej Ukrainy. Raz jeszcze więc. Czy wierzy pan, że to zlikwidowanie banderyzmu mogło być celem samym w sobie, nie zaś kryptonimem przejęcia Ukrainy co najmniej na kształt Białorusi? Takie można odnieść wrażenie, słuchać na pana wykładach. Putin chciał tylko zneutralizować Ukrainę, by NATO mu nie stanęło u bram, a przy tej okazji szlachetnie wyplenić banderyzm. No, wie pan, ja nie przypominam sobie, żebym opatrywał tutaj intencje Putina takimi przymiotnikami, że szlachetnie chciał wypełnić banderyzm, ale skoro pan to słyszał na własne uszy, to nie będę się spierał.
Natomiast neutralizacja Ukrainy, obawiam się, czy myślę, że to jest cel, który Putinowi uda się osiągnąć. To jest cel, który Putinowi uda się osiągnąć. Jak z tą denazyfikacją Ukrainy będzie, tą debanderyzacją, to nie wiem. Prawdopodobnie to tam nie do końca mu się uda, o ile mu w ogóle się uda. Zresztą nie sądzę, żeby mu specjalnie na tym zależało. Rzeczywiście traktuję to raczej jako pretekst. Natomiast jeśli chodzi o neutralizację Ukrainy, to jest to cel jak najbardziej polityczny i poważny. Pan Marian Mariański. Szanowny panie Stanisławie, co by się musiało stać, aby osławiona rozwiedka zaczęła służyć interesom Polski, tak jak węgierscy bezpieczniacy służą Węgrom? Czy jest to w ogóle możliwe przy tak podzielonym i zaantagonizowanym społeczeństwie jak nasze? Nasze społeczeństwo nie jest zantagonizowane w większym stopniu niż na przykład inne, na przykład amerykańskie. Tam bezpieka, że tak powiem, też kręci lody własne, ale trochę tam działa na rzecz Stanów Zjednoczonych. A na Węgrzech ja sytuację wielokrotnie wyjaśniałem. Węgierscy bezpieczniacy zostali ze wszystkiego wyślizgani i jak się zorientowali, że zostali wyślizgani, to jednym susem przeskoczyli na stronę umęczonego narodu węgierskiego w nadziei, że on też coś odwojuje dla nich. Również dla nich. Ale to trzeba mu pozwolić wojować. I tak się narodził fenomen Orbana. I teraz czytam dalej. Zdaje się, że wśród naszych rodzimych bezpieczniaków też istnieją obozy. Czy można rządzić sprawnie takim państwem, którym jeden obóz torpeduje działania drugiego? Odnoszę wrażenie, że wielokrotne zwycięstwa pana Orbana są dowodem na to, że węgierscy ubecy nie zwalczają się wzajemnie, tylko działają wspólnie dla dobra kraju. Jak wygląda sytuacja medialna na Węgrzech? Jaką rolę odgrywają węgierskie media dla kształtowania wysokiego poparcia dla działań pana Orbana? Bo u nas dominują media antypolskie o kapitale zagranicznym. Dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie. Orban, że tak powiem, zrobił porządek z mediami. No i w związku z tym media, jakby tu powiedzieć, komentują i to raczej życzliwie politykę rządu. Natomiast nie angażują się w komentowania, zwłaszcza życzliwe, polityki nierządu tamtejszego. No i tyle. To taka różnica. To dlatego taka różnica, że nasi bezpieczniacy służą tym centralom wywiadowczym, do których się przewerbowali jeszcze u progu transformacji ustrojowej, a te powiązania, te zależności się reprodukują w kolejnych pokoleniach ubeckich dynastii, a węgierscy najwyraźniej tę współpracę zerwali. No i tyle. I tym spostrzeżeniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.